uratować astronomicznych przyjaciół z całego świata. W dzisiejszym programie porozmawiamy o ekscytującym odkryciu NASA Perseverance Mars Rover, który badał krater Gassero na Marsie. Ostatnio odkrył najlepsze skały, które mogą wykazać oznaki życia. Jednak istnieje wielkie wyzwanie, aby ustalać, że musimy przywrócić próbkę do Ziemi. Ze względu na budżet NASA zagrożono misji powrotu próbek Marsa. Czy musimy zrozumieć całą historię? Obecnie dwa Mars Rover Curiosityczne i Perseverance NASA badają Mars. Głównym zadaniem Perseverance jest znalezienie pozostałości starożytnego życia w skałach Marsa. Ostatnio odkrył bardzo obiecującą skałę, pseudoniczną Chiawa Falls. Ta skała ma cechy, które sugerują, że życie może być. Miliardy lat temu, gdy obszar był pokryty rzekami, skały Chiawa Falls wykazały cechy chemiczne i struktury, które mogą być powstawane przez życie, ale mogą być również abiotyczne wyjaśnienia. Aby rozwiązać ten problem, Perseverance zebrał próbkę skały 21 lipca podczas badania północnego brzegu starożytnej doliny rzeki Neret Vals. Naukowcy użyli instrumentu Sherlock, który skanował i wykrywał materię organiczną i możliwe skamieliny drobnoustrojowe. Analiza wykazała obecność związków organicznych, ale istnieją również procesy abiotyczne, które mogą wytwarzać te związki. Mimo to Chiawa Falls jest najciekawszą i obiecującą skałą, którą kiedykolwiek badała Perseverance. Skalę zawiera żelazo i fosforany, które są zwykle związane z zapisami kopalnymi drobnoustrojów na Ziemi. Te szaro-białe i czarne plamy znajdujące się w skałach wskazują, że reakcje chemiczne mogą być wykorzystywane jako źródło energii przez mikroorganizmy. Aby potwierdzić, że skały są tworzone przez procesy biologiczne lub abiotyczne, konieczne jest przyniesienie próbek na Ziemi. Dzięki pomocy zaawansowanych laboratoriów można przeprowadzić szczegółowe analizy. Jednak z powodu ograniczeń budżetowych NASA, misja powrotu próbek jest obecnie zagrożona, a NASA koncentruje się na innych projektach, takich jak powrót ludzi na Księżyc. Ponadto zespół Perseverance zauważył, że żyły siarczanu wapnia w skałach Chiawa Falls są wypełnione kryształami oliwinowymi. Minerał powstał z magmy. Powoduje to hipotezę, że te cechy mogą być powstawane w bardzo wysokich temperaturach, aby utrzymać życie i wywołać reakcje niebiochemiczne. W obliczu tej niepewności naukowcy NASA podkreślają znaczenie przywrócenia próbek z powrotem na Ziemię. Tutaj można przeprowadzić szczegółowe analizy przy pomocy zaawansowanych laboratoriów i kilku zespołów naukowych i ustalić, czy te cechy naprawdę są tworzone przez istnienie życia. Chiawa Falls skale wynoszą około 1 m/60 cm, nazwane po wodospadzie w Grand Canyon. Struktura skały jest podobna do strzałki, która charakteryzuje się mieszanką błota i związków organicznych, które ostatecznie są cementowane. Zmieniły się w skały. Następnie drugi przepływ płynu przeniknął do pęknięć skał, tworząc żyły, minerały siarczanu wapnia i charakterystyczne plamy. Instrumenty Sherlock i PixL, instrumenty planetarne, dewizy i chemię Rayleigh-Little są kluczowe dla analizy. PixL identyfikuje czarne kanalizacje wokół szaro-białych plamek. Zawiera żelazo i fosforany, które są niezbędnymi elementami życia na Ziemi. Charakterystyka ta jest zwykle związana z zapisami skamielinami drobnoustrojów żyjącymi pod Ziemią. Odkrycia te są bardzo obiecujące, ale ważne jest pamiętać, że istnieją abiotyczne procesy, które mogą również tworzyć związki organiczne, co ostatecznie potwierdza starożytne życie na Marsie. Analiza próbek może być wykonana tylko na Ziemi. Niestety, ze względu na ograniczenia budżetowe, misja powrotu próbek z Marsa jest w niebezpieczeństwie. NASA szuka międzynarodowych i prywatnych partnerów, aby sfinansować tę krytyczną misję. Mamy nadzieję, że odkrycie skał Chiawa Falls skłoni do alokacji zasobów i współpraca niezbędna do przywrócenia tych próbek do Ziemi i szczegółowej analizy. To obiecujące odkrycie Marsa i wytrwałości Marsa. W odniesieniu do tej ekscytującej podróży do eksploracji kosmicznej będziemy nadal zwracać uwagę
i przynosić więcej wiadomości. Jeśli lubisz film, nie zapomnij kliknąć kciuka i kliknąć wszystko na klatce piersiowej, ponieważ to bardzo pomaga w uzyskaniu istotności wideo i kanałów. Dziel się z przyjaciółmi, zbierz i subskrybuj się na kanał. Jeśli jeszcze nie subskrybowałeś, zostaw w komentarzach więcej informacji o eksploracji kosmicznej i astronomii. Jesteśmy zjednoczeni dzień i noc, sprzeciwiając się złej komunikacji naukowej w Brazylii i rozpowszechniając astronomię w naszym kraju.